Nie macie czasem wrażenia, że jeżeli ludzie już się interesują Panem Bogiem, to przede wszystkim w takim kontekście, co będzie działo się z człowiekiem po śmierci. Pana Boga jakby interesowało tylko to, co dzieje się z człowiekiem po drugiej stronie wieczności, a nie interesowało go to, co dzieje się z nami tu i teraz. Ja mam już, już mówiłem przez 20 sekund, bo mam nastawiony zegarek, w 5 minut postaram się powiedzieć coś inspirującego, więc po czołóweczce rozwijam temat pod tytułem Pan Bóg jest Bogiem żyjących, a nie umarłych. O właśnie, tak to jest w Ewangelii. Jezus, komentując to zdanie Pisma Świętego, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, mówi, czy nie rozumiecie, co ono znaczy? Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Abraham, Izaak, Jakub dla Boga są żyjący. I ja rozumiem kontekst tej wypowiedzi, że ona wskazuje na tym, że po śmierci ludzie dla Boga żyją, że Abraham, Izaak, Jakub, których Bogiem jest Bóg, są żywi. Natomiast myślę sobie, że my żyjemy w specyficznych czasach, że zakładamy, że Pan Bóg interesuje się ludźmi tylko po tamtej stronie śmierci, a nie po tej. Więc ta wypowiedź ma dla mnie zupełnie inne znaczenie niż to pierwotne w kontekście, bo ono znaczy, Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Więc dlaczego my się interesujemy Panem Bogiem tylko w kontekście życia po śmierci? Życia w wieczności, kiedy Bóg tak naprawdę chce być Bogiem żyjącym, czyli chce wkraczać w nasze tu i teraz. On chce być obecny w naszym życiu po tej stronie śmierci, a nie tylko po tamtej stronie śmierci. I to znaczą słowa, Bóg jest Bogiem żyjących, a nie umarłych. Oczywiście ja wiem, że kontekst tej wypowiedzi jest inny, kiedy Jezus to mówi do swoich uczniów, ale dzisiaj myślę, że warto sobie to przypomnieć. Wiele osób przeżywa jakieś ożywienie religijne albo zainteresowanie religią tylko i wyłącznie w kontekście śmierci, albo kogoś z bliskich, albo własnej choroby i nagle zaczynają interesować się Panem Bogiem, ale Pan Bóg nie chce nami zainteresować się tylko, kiedy umrzemy i będziemy po tamtej stronie śmierci. Kiedy jesteśmy zdrowi, silni, kiedy nikt z naszych bliskich nie umiera, On chce być Bogiem żywych, On chce być Bogiem żyjących, On chce być Bogiem żywo wkraczającym w nasze tu i teraz, w nasze codzienne życie, w nasze codzienne sprawy, w nasze codzienne rozterki. I to znaczą słowa, Bóg jest Bogiem u żywych, a nie umarłych dla mnie w takim współczesnym kontekście. Dlatego, że dzisiaj, nie wiem czemu, ale uczyniliśmy taką główną aktywnością Pana Boga troskę o to, co z człowiekiem jest po śmierci. Ale też nasze śniadanie, nasz obiad, nasza kolacja, nasza praca, nasz odpoczynek, nasz urlop, to wszystko jest przestrzeń, w której Bóg chce działać, nas błogosławić, prowadzić, troszczyć się o nas, opiekować się nami, chronić nas, bo On jest Bogiem żywych. Także nasze życie tu i teraz jest przedmiotem Jego troski, Jego zainteresowania, Jego zbawczej obecności. Tak, chciałem wam to zostawić. Powiem wam tylko, nie wiem, niektórzy z was wiedzą, wydałem już Mateusza, a kiedy ten film będzie, kiedy go nagrywam, komentarz do Ewangelii Marka jeszcze nie jest wydrukowany, kiedy to nagrywam, natomiast kiedy to już się pojawi na YouTubie, to ten komentarz będzie gotowy i tam 90 takich rozważań jak to dzisiejsze pojawi się, ale 91 dokładnie na cały kwartał, żeby Ewangelię Marka przeczytać, ale mówię o tym dlatego, że staram się te 5-minutówki czynić zupełnie nowe i świeże, a dzisiaj w drodze wyjątku powtórzyłem myśl, która pojawia się w tym tomiku, we wszystkich innych 5-minutówkach. Obiecuję, nie powtarzają się myśli z rozważań, bo taki jest ich cel, że co w książce, to w książce, a co na YouTubie, to na YouTubie. Miejcie się dobrze, trzymajcie się, niech was Pan Bóg błogosławi i pamiętajcie, Pan Bóg jest Bogiem żyjących. Interesuje się tobą nie tylko po tamtej stronie śmierci, ale też po tej stronie śmierci, po której teraz się znajdujemy. On także bardzo się nami przejmuje i bardzo się o nas troszczy. Dobrego dnia.